Grzegorz Szybki plus Drift Team z nami. Grzegorz, było sporo problemów z budżetem na ten sezon, ale to już chyba za wami. Okazuje się, że jeździcie i to jeździcie całkiem nieźle w nowym oklejeniu. Czy można powiedzieć, że ono na razie przynosi wam szczęście wobec tych wszystkich wypadków, które mają miejsce na torze? Niestety nie. Krzysztof Romanowski pocałował bandę dosyć solidnie. Auto rozbite, ale nasi mechanicy są dobrzy w swoim fachu, więc będzie złożone. Co do problemów budżetowych, posiadamy je cały czas. Na chwilę obecną mamy jeszcze budżet na jakąś jedną rundę, więc cały czas walczymy, żeby środki zdobyć, żeby pojeździć trochę więcej. Ale o sprawach sportowych może porozmawiamy, bo to jest ciekawsze. Grzegorz, wiele osób uważa, że trasa w Płocku jest nudna, bo jest w zasadzie jeden tak naprawdę zakręt, ale okazuje się, że na briefie, na którym teraz jesteśmy, ta trasa wcale nie jest taka prosta i wiele osób tak naprawdę źle ją przejeżdża. Wbrew pozorom ta trasa jest trudna dla kierowców, ponieważ ten długi łuk, którym jeździmy, on się zacieśnia i nie widzimy, gdzie on się kończy tak naprawdę, jak ułożyć ten samochód. Dodatkowo problem jest nawierzchnia, która na chwilę obecną przypomina bardziej klej niż kostkę brukową, więc jest naprawdę bardzo, bardzo przyczepnie. I wyrzucanie tego samochodu pod tą bandę i utrzymanie go w tym poślizgu, no raz, że potrzeba bardzo dużo mocy, dwa, że sprawia to trudność kierowcy. Widać, że nawet ci bardziej doświadczeni zawodnicy mają problemy z utrzymaniem samochodów w płynnej linii. No i to właśnie chyba wynika z tej przyczepności, bo tak jak mówisz, nawet zawodnicy, którzy już gdzieś tam wcześniej pokazywali się na Mistrzostwach Polski, mają z tym problem. Nie ukrywajmy, ja też mam z tym problem. Walczyłem dzisiaj cały trening, nie było tych przejazdów aż tak dużo, jakbym chciał. Pojeździłem, auto się spisywało dobrze, więc jeździłem więcej niż ci, co Niemcy mieli awarię, prawda? Więc mogłoby być lepiej, jeśli chodzi o moje przejazdy, ale myślę, że na kwalifikacjach wszystko sobie poukładam i będzie tak, jak trzeba. Ktoś specjalnie ci dzisiaj zaimponował? Szczerze, my widzimy tylko wjazd w trasę, więc tylko wjazd mogę ocenić. Nie byłem na trybunach, niestety nie wiem.